Witam serdecznie, jak zwykle co sobotę na zajęciach z Tai Chi i Qigong. Mamy dzisiaj piękną pogodę, słoneczko nam przyświeca. Mam nadzieję, że dzisiaj nam nikt nie przerwie. Tak więc zaczynamy. Stajemy w lekkim rozkroku, opuszczamy ręce, wyciągamy głowę w górę, rozluźniamy całe ciało i delikatnie się skręcamy. Tak, żeby przygotować kręgosłup do pracy. Całą noc odpoczywał. Ramiona luźno. Pogłębiamy skręty, oglądamy się za siebie. I wymachy rąk w tył z przeniesieniem ciężaru. Patrzymy za ręką, która jest z tyłu. I przechodzimy do krążenia tułowiem. Obszernie. Naciągając boki za każdym razem. I w drugą stronę. Bardzo. Wiem, że jest ciepło, ale mimo wszystko pocieramy dłonie. I dziewczyny, zmywamy poranny makijaż. Masujemy twarz. Ci po zabiegach kosmetycznych też. Krążymy, przechodzimy na głowę. Panowie się czeszą. O, panie do tego używają szczotki i grzebienia. Rolujemy uszy. I masujemy małżowiny uszne od góry do dołu. Robimy takie sprawdzanie stanu zdrowia naszego organizmu. Pamiętajcie, jeżeli tutaj na obrzeżu ucha coś boli albo kłuje, to znaczy, że mamy jakiś stan chorobowy. Tak, i dzisiaj sobie przetkamy uszy, moi kochani. To nie jest niebezpieczne. Zatykamy sobie uszy i mocno ściskamy. Mocno. I teraz gwałtownie puścimy. Nie bójcie się tego, jak wyjdzie miód, to będzie dobrze dla pszczół. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Wystarczy. Ocieramy dłonie. Dajemy smarowanie. I masujemy kark. Nie bać się tego. Mocno. Jak się tam coś roluje, to nie szkodzi. To znaczy, że żeśmy pod prysznicem się dobrze nie umyli. Starczy. Głowa góra dół. Starczy. W lewo, w prawo. Wystarczy. Uszy do barku, ale podnosimy brodę w górę i oczy. Patrzymy wysoko w górę. Nie, tutaj słońce ślepi i zmiana strony. Jeszcze raz. Jeszcze jedna zmiana. I przechodzimy do krążenia głową. Zmiana kierunku. Zmiana kierunku, dodajemy górny odcinek kręgosłupa, część piersiową. I zmiana kierunku. Dobrze, wystarczy. Pocieramy dłonie. Prawda, że na żywo jest lepiej? Ptaszki śpiewają, słoneczko przyświeca. I masujemy nerki.
mocno, żeby ciepło weszło do środka. Przechodzimy na lędźwia. I krążymy biodrami w jedną stronę. Pamiętając, żeby miednicę również uruchomić, żeby miednica również się kołysała nie tylko na boki, ale i w przód, i w tył. I zmiana kierunku. Zmiana kierunku, przechodzimy na jedną nogę i na nodze obciążonej krążymy biodrami. I w drugą stronę. Zmiana nogi. I zmiana kierunku. Odstawiamy stopę, krążymy jeszcze w jedną stronę i w drugą. Nieco poszerzamy rozkrok i ósemeczka. Pamiętajcie, przy ósemce jest najpierw zmiana ciężaru, potem obrót, zmiana ciężaru i obrót. Intensywnie już zaczynamy pracować kolanami. I zmiana kierunku. Dobrze, wystarczy. Zawężamy nieco rozkrok. Wyciągamy ręce w bok. Mocno po końcówki palców. Barki nisko. Ręce rozluźnione, dłonie również. I wyciągamy do tego głowę w górę. I za głową podąża całe ciało. Wspinamy się na palce. Rozciągamy ciało wszerz i wzdłuż. Taki stretching poranny bardzo dobrze nam zrobi. Osiadamy na pięty, przedramiona do wewnątrz. Na zewnątrz. Do wewnątrz na przemian. I na zewnątrz. Opuszczamy ręce i wdech, barki w górę, wydech, opuszczamy. Trzy, cztery, pięć i sześć. Dobrze, i barkami w przód. W tył. Jeden bark w przód, drugi w tył. Da się. I zmiana kierunku. To jest naprawdę niesamowite, jak tutaj pięknie ptaki śpiewają. Szkoda, że tego w mikrofonie tak nie słychać. Dobrze, wystarczy. Splatamy dłonie, krążymy nad garstkami. I zmiana kierunku. Zaawansowani mogą próbować inicjować ten ruch z bioder. I jeszcze raz zmiana kierunku. I zmiana kierunku. Starczy. Wypychamy ręce w przód, łopatki w tył, barki nisko. Nie podnosimy barków. I luz. Jeszcze raz. I luz w górę,
Wysoko. Patrzymy w górę, wychylamy się w tył, naciągamy mięśnie z przodu. Powracamy do pozycji. Wyciągamy mocno w górę i wspinamy się na palce. Osiadamy, trzymamy dalej ręce w górę, wyciągnięte, naciągamy cały kręgosłup i skręcamy się w jedną stronę. I w drugą. Zmiana. I zmiana. Powracamy do pozycji. Łapiemy za nadgarstek, naciągamy bok. I zmiana. Zmiana. I zmiana. Powracamy do pozycji. Wychylamy się w tył. I luźny skłon w przód. Zaczynamy od głowy. Poprzez kręgi szyjne, piersiowe i lędźwiowe. Luźny opad w dół. Przerzucamy na jedną, na drugą stronę ciężar. Kołuszemy się delikatnie. Przyciągamy nieco pięty i przysiadamy na całych stopach. Przechodzimy na palce. Rozciągamy mięśnie stóp. Stajemy. Jedna noga do przodu w powietrzu i machamy palcami góra-dół. W zasadzie całą stopą. Utrzymujemy równowagę. Teraz na boki. Krążymy na zewnątrz. Palcami rysujemy kółko. I do wewnątrz. Zmiana nogi. Druga noga w przód, nad podłogą i machamy stopą góra-dół. Na zewnątrz krążymy. Na boki. Nie krążymy, tylko machamy. I krążymy do wewnątrz. Trzymamy równowagę. Jak mamy problemy z równowagą, to głowa wyciągnięta w górę, a reszta ciała rozluźniona. Dobrze, wystarczy. Pocieramy dłonie. Stajemy w lekkim rozkroku. I masujemy kolana. Nasze ulubione stawy. Mam nadzieję, że wody w kolanie nie macie, bo tam rybki się zalęgną. Będzie chlupało. Oklepujemy dookoła. Wystarczy. Kładziemy dłonie na zewnątrz kolan, ściskamy kolana do środka rękami i krążymy kolanami przy takim ściskaniu na zewnątrz. Niech nasze mięśnie zapracują, żeby te kolana rozciągnąć, rozruszać, uelastycznić. Zmiana kierunku i zmiana ułożenia rąk, tym razem od wewnątrz
rozpychamy kolana i podczas rozpychania krążymy kolanami do wewnątrz. Przy okazji ćwiczymy również mięśnie rąk. Wzmacniamy. Wystarczy, łączymy stopy razem i krążymy kolanami w jedną stronę i w drugą. Wystarczy, skłon w przód, wypychamy kolana do tyłu, głowę wyciągamy do przodu, nie garbimy się, półprzysiad, ciężar bardziej na palce, ale nie odrywamy pięt. Skłon, półprzysiad, skłon i półprzysiad. Wystarczy, prostujemy się, ręce do tyłu i kolanka w górę. Podnosimy wysoko kolana, tutaj mięśnie brzucha muszą zapracować. Wystarczy, pięte pośladki. Jeszcze trochę ćwiczę na mięśnie brzucha. Zamach prostą nogą w przód. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem zmian. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem w bok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, zmiana nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Stajemy w rozkroku, nie ociągamy się, korzystamy z rozciągnięcia i skłon w przód. Tutaj luźniutko, schodzimy jak najniżej. Skłon do jednej nogi. Przy każdym wydechu rozluźniamy nogę i pogłębiamy skłon. Zmiana. I zmiana. I zmiana. Do środka. Prostujemy się. Nie zawężamy rozkroku. I przysiadamy na jedną stronę. Utrzymując tułów wyprostowany. Jak najdłużej. Schodzimy w dół. I na drugą stronę to samo. Tu wyprostowany i przy wyprostowanej pozycji schodzimy w dół. I zmiana. Jeszcze raz to samo, tylko tym razem noga wyprostowana, palce w górę. Stopa pozostaje na piętach. I zmiana strony. Wystarczy. Pozostajemy w rozkroku. Odwracamy się.
Przenosimy ciężar do przodu. Stopa z tyłu cała na podłożu. Tu wyprostowany. Możemy troszeczkę podpompować. Tylna stopa na palce. I schodzimy niżej. Teraz palce przedniej stopy delikatnie do wewnątrz. Łokieć przeciwległy za kolano. I skręcamy tułów. Nastawiamy sobie kręgosłup. I na drugą stronę. Najpierw obie stopy na podłożu. Rozciągamy się. Kasia, tułów prosto. Nie pochylaj się tak, bo to nie jest to ćwiczenie. Tu mamy rozciągać pachwinę. Odwracamy się, palce tylnej nogi na podłożu jedynie. Dociągamy, pogłębiamy skłon. I to co poprzednio, ręka, kolano. I skręcamy się. Ustawiamy kręgosłup. Dobrze, wystarczy. Rozluźniamy nogi. I ostatnie ćwiczenie dla krzyżowców, to znaczy tych, którzy cierpią na lędźwia. Przyciągamy kolano do klatki piersiowej. Po skosie do środka, tak żeby bolał pośladek. Do boku. I pięta do pośladka. I zmiana nogi. Przyciągamy kolano do klatki piersiowej. Do wewnątrz. Naciągamy pośladek, mięsień gruszkowaty. Na zewnątrz. I pięta do pośladka. Puszczamy powoli i rozluźniamy się. Stajemy w lekkim rozkroku. Wytrząsamy całe ciało. Delikatne skręty. I jeszcze raz wytrząsamy całe ciało. Ja sobie tylko sprawdzę, czy mamy aktualny głos. Dobrze, głos jest. Oto przechodzimy do powtórki formy zdrowotnej. Ja sobie stanę tak bardziej z boku, żeby było widać całą formę bez przechodzenia. Stajemy na baczność. Głowa wyciągnięta w górę. Rozluźniamy się. I zaczynamy. Raz, uginamy nogi w kolanach. Dwa, podnosimy lewą piętę. Trzy, odstawiamy lewą stopę. Cztery, opuszczamy lewą piętę. Pięć, wyrównujemy ciężar. Głowa wyciągnięta w górę. Całe ciało rozluźniamy. I zaczynamy. Raz, podnosimy ramiona w górę. Dwa, osiadamy, opuszczając ramiona w dół. Raz, przenosimy ciężar na prawo, dłonie w lewo. Dwa, przenosimy ciężar na lewo, dłonie w prawo w pozycji yin-yang.
obracamy prawą stopę. 3. Przenosimy ciężar na prawą nogę, podnosimy lewe kolano w górę. Patrzymy w kierunku ekranu. 4. Krok w przód w kierunku ekranu, po skosie. 5. Obracamy się do tyłu, opuszczamy ręce. Przenosimy ciężar do przodu. Prawa dłoń nad prawym kolanem, lewe przedramię, prostopadle do ruchu, równolegle do podłoża. 6. Wyciągamy lewą rękę do przodu, przenosimy ciężar, dostawiamy obie kończyny. Teraz uwaga, prawą stopą krok w prawo, ręce na lewo. Przenosimy ciężar, lewa dłoń dochodzi do policzka. Dostawiamy stopy, obniżamy dłonie i wypychamy lekko po skosie w przód. Czesanie kota. Raz, lewa dłoń do przodu. 2, prawa dłoń do przodu. 3, lewa dłoń do przodu. 4, robimy dziubek. Łokcie w bok. Prawej ręce jest dziubek. I prawy nadgarstek w górę. 3, krok w lewą stronę. 4, otwieramy pozycję. Ciężar na lewej stronie, lewa dłoń w górę, prawa trzyma dziubek. Teraz będziemy mieli krążenie oburącz. Raz, 2, opuszczamy dłonie. 3. Dłonie w górę. 4. Ciężar na prawą stronę. Opuszczamy do połowy. Odwracamy się w lewo. I przenosimy ciężar na lewo. 5. Wyciągamy lewą rękę i dostawiamy prawą kończynę. Teraz uwaga. Prawą nogą kroczek delikatnie w przód. I prawa dłoń zamyka konew. Przenosimy ciężar na prawą nogę. Dostawiamy lewą do przodu, dłonie się rozchodzą, prawa na wysokości oczu, lewa na wysokości biodra. Biały żuraw rozpościera skrzydła. I teraz pozycja ukośna. Raz, nadgarstki po skosie na zewnątrz. 2, zamiana dłoni miejscami, odwracamy się lekko w prawo. 3, pozycja yin-yang u góry i lewą stopą w przód. 4, obracamy się w prawo, najpierw się pochylamy, przenosimy ciężar i prostujemy. Mamy dziubek w lewej ręce, prawa dłoń jest naprzeciwko mostka. Otwieramy pozycję i luzujemy, tu stoimy po skosie. Raz, nadgarstki górą ku sobie. 2, kanty dłoni dołem ku sobie. 3, odwracamy się w kierunku ruchu. Wycofujemy na prawą nogę i wrzucamy ręce, podnosząc kolano lewe w górę. Teraz kroczek w przód. Raz, krzyżujemy dłonie wnętrzem nadgarstków. 2, odwracamy się, krok prawą nogą. I 3, osadzamy. Raz, skręt. 2, 3. 4, ręka do tyłu, prawa z przodu. Raz, krok w przód. 2, krok w przód. 3, krok w przód. I uderzenie w dół. Raz, łokieć do tyłu. 2, odwracamy lewą stopę, przenosimy ciężar na lewo, wycofujemy prawą do tyłu, odwracamy się na palcach i pięcie. I teraz krok po skosie prawą nogą do przodu, z wymachem rąk, ciężar pozostaje na lewej nodze. Raz, lewa pięść jest daleko z boku, prawa przed nami. 2, tak jakbyśmy chcieli zrobić uderzenie sierpowe. 3, przenosimy ciężar, kręcimy kierownicą.
4 i 5, trzymamy sztandar. Raz, dłonie się rozchodzą po skosie, przenosimy ciężar na prawo, wracamy na lewo, podnosimy prawe kolano w górę, lewa ręka w górze, prawa w dole. Raz, kroczek, dwa i trzy, krok. Dłonie się rozchodzą, prawa zostaje u góry, lewa na dole. Krążenie rąk, raz, dwa i trzecie krążenie. Przenosimy ciężar na lewą nogę, prawa w górę i prawa ręka również w górę. I teraz zejdziemy w dół. Trzy. Krążenie, tak jakbyśmy chcieli nakryć tutaj konew. Drugi krok. I trzeci krok. Krążymy. Raz. Dwa. I teraz kroki będą w tył. Raz, kroczek w tył. Jeden. Dwa, krok drugi w tył. Przenosimy ciężar do tyłu. Yin yang. Opuszczamy. Przenosimy do przodu. Dostawiamy prawe kończyny. Kroczek w prawo. Dostawiamy stopę i zakończenie formy. Nie wiem jak wy, ja się trochę spociłem. Powtarzamy. Powtarzamy. To jeszcze raz. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wyciągamy głowę w górę, rozluźniamy się. Raz, dwa. Raz, dwa. Trzy, to jest forma zdrowotna, tak więc staramy się ćwiczyć w rozluźnieniu. Cztery. Pięć. Sześć. Mamy bardzo dużo obserwatorów z przyrody. Raz. Dwa. I trzy. Czesanie kota. Raz. Dwa. A dla psiurów czesanie psa. Trzy. Cztery, łokcie w bok, nadgarstek prawy w górę. Pięć, krok. Sześć, otwieramy. I siedem, luzujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, krok. Sześć. 7, 8, raz, 2, 3, raz, 2, 3, 4, 5, raz, 2, 3, 4. Raz. Dwa. Trzy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Raz. Dwa. Trzy, cztery, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa. Raz. Dwa.
3. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, krok w tył, 4, krok w tył, 5, yin yang z tyłu, 6, ciężar do przodu, 7, 8 i 9. Rozluźniamy się. Jak widzicie, cała forma trwa 5 minut. Nie jest to dużo. Trochę krócej niż 8 kawałków brokatu, ale trochę więcej się dzieje. Rozluźniamy sobie nogi. Dobrze. Jest 5 po 9. To tak, staniemy sobie w lekkim rozkroku. Wyciągamy głowę w górę. I troszeczkę pokontemplujemy odgłosy przyrody. Delikatnie podnosimy przedramiona w górę, uginając ręce w łokciach. Otwieramy uszy na dźwięki przyrody. Rozluźniamy całe ciało. Głowa wyciągnięta w górę. Dłonie naprzeciwko siebie. Rozluźniamy barki. Rozluźniamy biodra. Rozluźniamy nadgarstki i kostki. Rozluźniamy łokcie i kolana. Rozluźniamy dłonie i stopy. Głowa cały czas wyciągnięta w górę. Rozluźniamy plecy. Kręgosłup, mięśnie przy kręgosłupie. Od karku poprzez kręgi piersiowe, mięśnie między łopatkami. Rozluźniamy lędźwia. Rozluźniamy kość krzyżową. Rozluźniamy biodra. Luzujemy pośladki. Pośladki nie muszą być spięte. Sprawdzamy, czy mamy biodra wycofane do tyłu, żeby biodra nie były wyrzucone w przód. Głęboko oddychamy. Przy każdym wydechu zapadamy klatkę piersiową. Opróżniamy klatkę piersiową. Tak, żebyśmy mieli wrażenie, że w klatce piersiowej jest pustka. Wypełniamy dantien, podbrzusze dla niewtajemniczonych. Język dotyka podniebienia. Koniec języka u nasady zębów. Jak się dobrze rozluźnicie, poczujecie napięcie, tak jak przy sprawdzaniu 9-woltowej bateryjki na końcu języka. Rozluźniamy całe ciało. Osiadamy. Obniżamy środek ciężkości 2 metry poniżej podłoża. Powoli opuszczamy ręce. Powolutku. Zwróćcie uwagę na to, co się dzieje na dłoniach i na końcówkach palców. Rozluźniamy całe ciało. Nie spinamy się. I tak płynnie przechodzimy do 8 kawałków brokatu. Przysiadamy nisko. Splatamy dłonie przed sobą.
prostując kolana, wyciągamy dłonie w górę, staramy się nie podnosić barków, mijają twarz, podążamy wzrokiem za dłońmi w górę. Opuszczamy głowę, patrzymy przed siebie i ręce bokiem wracają do pozycji wyjściowej, jednocześnie uginamy nogi w kolanach. Nie pochylamy się do przodu, moi kochani. I w górę. I jeszcze raz. Piękny zefirek nam tutaj. Gdy schodzimy w dół, robimy wydech. Gdy idziemy w górę, robimy wdech. Następny kawałek brokatu. Poszerzamy rozkrok. Jedna ręka do boku. Druga naciąga cięciwe. Nie obracamy się, nie skręcamy się. Tylko ręce tutaj pracują i głowa. Ręka w bok, dostawiamy stopę. I na drugą stronę to samo. Polowanie na jastrzębie. Ciężar równomiernie między nogami, kolana zgięte. I powracamy do pozycji wyjściowej. Pamiętajcie, żeby tutaj trzymać kręgosłup wyprostowany. Głowa wyciągnięta w górę. Ogon podkulony. Nogi zgięte w kolanach. Wydech podczas rozprężenia. Wdech, gdy powracamy do pozycji stojącej. I wydech, gdy wyrzucamy rękę. Nie przywiązujcie się do oddechu. Oddech ma być naturalny. Jak ciało potrzebuje wdechu, to go robimy, nie blokujemy. Ostatni raz. Powracamy do pozycji. Pozycja wyjściowa jest w delikatnym rozkroku. Przysiadamy nisko, ręce od spodu, jak gdybyśmy trzymali duży ciężar. Wdech, prostujemy nogi w kolanach. Jedna dłoń idzie do góry, druga w dół. I wydech, powracamy do pozycji wyjściowej. Dwa. I
i wydech. 3. I wydech. 4. I wydech. 5. Wydech. 6. I wydech. 7. I 8. Następny kawałek brokatu, 4. Odwracamy dłonie wnętrzem do dołu. Prostujemy nogi w kolanach, odchylamy dłonie na zewnątrz. Wyprostowana sylwetka, ciężar na palcach. Odwracamy głowę w lewą stronę. I przysiadamy do pozycji wyjściowej. Tutaj pokażę bokiem, bo warto. I drugi raz. Odwracamy teraz głowę w prawą stronę. I powracamy do pozycji wyjściowej. Dalej. I raz jeszcze. Pięć. Tutaj bardzo intensywnie pracujemy nad płucami. 6. Polecam przy rekonwalescencji po COVID-zie. 7. Osiem. Jak cały zestaw 8 kawałków brokatu, żeby wzmocnić organizm. I następny kawałek brokatu. Poszerzamy rozkrok. Dłonie w górę. Okrężnie i nad kolana, opieramy się na udach, wyciągamy głowę w górę i krążymy tułowiem. Na podbrzuszu jest środek obrotu. I w drugą stronę to samo. Wdech, gdy wyciągamy głowę w górę, gdy schodzimy w dół, wydech. Gdy idziemy w górę, wdech. I gdy przysiadamy, wydech. Kontynuujemy. Tutaj bardzo mocno pracują uda. Warto się pomęczyć. I ostatnia seria. Jako że jest to ostatnia seria, nogi zgięte w kolanach. Nie oszczędzamy się.
i zamykamy pozycję. Szósty kawałek brokatu. Podnosimy ręce do góry. Wdech. Opuszczamy przed tułowiem. Wydech na wysokości klatki piersiowej. Przechodzimy na plecy. Wdech. I schodzimy masując po pośladkach, po udach, kolanach, łydkach. Przechodzimy na grzbiety stóp. Wyprostujemy ręce. Wdech. I razem z tułowiem całą konstrukcję do góry. I wydech. Ćwiczenie nam wspomaga nerki, wspomaga pęcherz moczowy, wspomaga bóle kręgosłupa. W sensie przeciwdziała tym bólom. I w dół. Opuszczamy łokcie. Łokcie pociągają dłonie w dół. Na plecy. I schodzimy. Masujemy sobie. To, co teraz robimy, to jest czyste qigong. To już nie jest tai chi, to jest źródło, to jest qigong. I przypomnę, gdy ręce opadają w dół, jest wydech. Gdy ręce przechodzą na plecy, jest wdech. Gdy schodzimy w dół, jest wydech. Gdy podnosimy ręce i cały tułów, jest wdech. I kontynuujemy jeszcze przez chwilę. I ostatni raz. Pamiętajcie o rozluźnieniu podczas tych ćwiczeń. Opuszczamy ręce i poszerzamy rozkrok. Jedna pięść w przód. Otwieramy, odwracamy. Zawijamy i wymiana pięści. Nogi zgięte w kolanach. Tak jakbyśmy siedzieli na bardzo rozpasionej kobyle. Ci, którzy jeżdżą konno, wiedzą. Kolana szeroko, nogi zgięte w kolanach. Wdech i wydech przy wymianie pięści. Wdech. I wydech. Oddychamy cały czas nosem. Ćwiczymy w rozluźnieniu. Nie napinamy niepotrzebnie mięśni. Ostatnie dwie serie. Przysiadamy niżej. Nie lenimy się. Zamykamy pozycję.
stoimy na szerokość barków, tudzież bioder. Ostatni kawałek brokatu. Wyciągamy głowę w górę. Wspinamy się na palce. Opuszczamy do połowy i spadamy na pięty. Pamiętajcie, wykres opadania ma być taki. Żeby to nie było coś takiego. Ma być cały czas w dół. Dobrze? Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Chwilę poćwiczymy sami, wsłuchując się w dźwięki przyrody. Ćwiczenie tutaj w parku ma wiele zalet, między innymi tą, że ci, którzy chcą się opalać, mogą się opalać, a ci, którzy wolą cień, ćwiczą w cieniu. Starczy. Kładziemy dłonie na podbrzuszu. Pamiętajcie, że dziewczyny najpierw kładą prawą, najpierw lewą. Ale jak naturalnie układacie odwrotnie, to nie jest nic złego. Wyciągamy głowę w górę, rozluźniamy się. Nogi lekko ugięte w kolanach, ciężar na piętach. Zamykamy albo przymykamy oczy. Kontemplujemy ten stan ducha i ciała. Wsłuchujemy się w dźwięki przyrody. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za wspólne zajęcia. Zapraszam we wtorek na godzinę 18:30 tutaj do parku. Będziemy ćwiczyć z rana, aby rozpocząć dobrze. Dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć.